nas radio w tle, koty miauczą i babeczki cytrynowe w toku. Takie jakieś małe widzimy się na śniadanku. Czy zacnie? Będzie zacnie, zamykam, jak się zrobię. Miau, miau. I będzie normalnie samba się koreczka. Rudy, 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 rudy. Mam na ryce smoczek, rudy, 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 rudy. Lepszy niż maślaczek. Dwie piosenki. Ba. I rudy, 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 rudy. Wygląda w sumie drastycznie. Nie wiem, czy się powinno takie obrazki pokazywać na YouTubach. Ale życie tak wygląda. Posprzątane, odkuwecione. I czekamy 40 minut. No, kolorek chyba wyszedł spoko, natomiast jest jeszcze niedoschnięty. O, ja lecę, słuchajcie, do pracowni, bo mam do zrobienia dwie lalki. Dwie lalki, więc będę działać i czynić. Dorota zaraz ma przyjść, to będziemy zszywać, rzeźbić. I nie dobyłam makijażu. Zdarza się. Zszywać, rzeźbić i normalnie czarować. Dokładnie tak, więc. No, fajne. Jeszcze po jednym praniu to zawsze będzie super astrzy. No i oczywiście, że od razu czerwone poliki wychodzą przy rudym. A czerwone są, bo trochę na słońcu siedziałam. Widać. No, bo trochę słońca było. A nic się nie stało, włączam aparat. Bo siedzę w pracowni i fokus nie jest na mnie. Może lepiej. Ale właśnie, no wiecie, dzień wolny, nie? Trzeba zrobić zamówione laleczki. Od klątwiaczki do nowiu. Akuratnie. Także siedzę, działam, świca zapalona. Szyją się i ładują pewne rzeczy. To trzeba naładować, nałożyć do środka różnych ważnych spraw. Dobrze wypchać, co by nóżki były w miarę logiczne, chociaż zawsze są krzywe, ale to tak wiecie. Nikt nie jest symetryczny. Także wiecie, pracowniany dzień. Ludzie mają Boże ciało, a ja mam ciało lalki. Czy dwóch właściwie. Jedna już tak fajnie. Już ma tam swoje kształty, że tak powiem. A tutaj dopiero pchamy, także taka, wiecie, taka praca. A fajnie na tym statywie, wygodnie. Gdybym chciała dłużej pogadać, to bym mogła. Aczkolwiek jakoś tak, wiecie, przy pracy energetycznej to się pięknie skupić. Idę się skupiać. Chciałam wam pokazać, iż, Boże, gdzie jesteś ta? Włosy. I buźka. I teraz będzie całe, wiecie, przyszywanie. Żeby to ręce i nogi miało, bo dziewczynka musi być śliczna. Będziemy cię przyszywać. Lecę do roboty dalej. Zaczynamy szykować obiad. Przede wszystkim sałatka. Ogórek pomidorów. Kulpety będą. I ziemniaczki, grule, kartofle, pyrki. Co kto woli. Dopiero zaczynamy. Możecie nam życzyć smacznego. Mamy pulpety, kartoflenki i surówkę, sałatkę. Także smacznego. Smacznego. Miam. Pokażę wam bluzki, ponieważ iż, jak zwykle w tych, ja lubię chodzić w tych szerokich,
ponieważ dostałam od mamy pieniądze na urodziny i sobie kilka rzeczy zakupiłam. Bardzo fajny miś. Dorota ma też misia podobnego i podobno nie odpadają dżetycekiny. Mam jeszcze skrzydła i mam dekolt w serek, bardzo lubię. No, taka luźna koszulkowa, zwyczajna, długa, dłuższy tył, do gietrów też można założyć. Akurat do tych spodni to nie pasuje, ale to nic. Nie będę się przebierała specjalnie. Także fajna, fajna luzacka, to jest jedna rzecz. No, zaraz przejdziemy dalej. Druga bluzka jest kompletnie w moim stylu i nawet powiem Wam, że przy tych spodniach to jest takie na zasadzie tam wszystko wisi i powiewa. Ma bardzo długie boki i tył. Będzie mierzymy. Myślisz? Ja to do vloga nagrywam. Boki, tył. To mierzymy też będzie może. Kiedyś ogarnę. Także tak tu już siedziałam na balkonie, to widać. Ale jest fajna, bo jest taka, wiecie, z takiego czegoś. Tutaj tu połyskuje trochę, o. Tam się dużo dzieje, tutaj szmatka, tu wystają nitki. Dużo obrębiania nie mieli. Myślę, że w ogóle do obcisłych spodni to będzie wyglądało świetnie. Dziuniek, ja Cię też kocham. Tak. No właśnie, to jest taka rzecz odmamowa. I jeszcze jedną rzecz odmamową mam, to też Wam zaraz pokażę. No a trzecia rzecz będzie kitek. Najgorzej widoczna, ale mam tą turkusową, jak pamiętacie, taką bluzę. I była czarna, ona jest dłuższa tutaj z boku. Piękna jest, ma kaptur. No czarność zawsze się przyda. Także Wam powiem, że też bardzo jestem zadowolona. Się pięknie układa, szeroka, luźna na wszystko. Także o, takie prezenta od mamy, sama sobie wybrała. Wiecie, jakie dobre są te koszule nocne? To sobie Dorota zakupiła, ale są takie dość wiskoza całkowicie, leciuteńka na lato. Super asto. Teraz będę mogła porządnie wyjść na balkon. Tak, jak człowiek nie z lasu. Kot w torbę, tak. No, także taka rzecz. No właśnie, tu mamy o... I takie elegancką. Bardzo ładne jest. A się śmieję, że ja lubię takie babciowe tak, wzory. Tak, babciowe ja wzory lubię. Są śliczne. Uwielbiam. I Dorocie, jest mi dobrze po prostu. Tak. To, taka bluzka. A ja kupiłam tę bluzkę z myślą o spotkaniu z jednorożcami. Jak będzie żeby jakieś... wyglądać na porządną. A nie w dresach. A nie, tylko... Bardzo. Proszę bardzo, a propos porządności teraz, bo nie było tego włączonego. Słuchajcie, historia tej sukienki jest taka, że ja ją wytargałam, ale mój biust powodował brak oddychania w tejże. I Dorota ją zgarnęła, a jest z zakładkami, słuchajcie, tutaj, tutaj leży tak pięknie, że zazdraszczam. Ładnie, z tyłu fajne. Także pięknie leży, jest cudna i gdybym mogła w niej oddychać, byłaby moja. Dekolt, serek, wszystko po prostu cudne. Także... Zwinęłam ją. Tak. O. Kolejna porządna sukienka. Tak, bardzo ładna. I zobaczcie, to jest taki styl. O, z mandala, jaka piękna, srebrna. Ten styl, co ja mam bluzkę, natomiast nie było już takiej sukienki. Mhm. Bo Dorota wzięła sukienkę, ja wzięłam bluzkę po prostu. O, i sobie tak mamy. Taką fajną podfrułajkę. No, tak, i tu trochę dłuższa, tam krótsza. No, na Dorotę jest długa. Na mnie była taka tunika. Mhm. Ale nie było, może będzie następnym razem. Się poszuka, się zobaczy. O. Bajerancki taki, że tam tak. Chwilę coś jest. Mhm. Dorota walczy z kolejną. Kolejną. Tu jest, proszę Państwa. Nie chwaląc się, ja to wynalazłam. Ty wszystkim tu prawie znalazłaś, prawie. Bardzo ładna. Kropeczki. Ja nawet teraz mierzyłam w domu. Piękna jest, ale to nie jest dokładnie mój fason. Mhm. Tak, no taka jest prosta na biodrach. Ale gdyby się uprać. Fajnie z tyłu uprzeć. Tatuaż tu widać. Tak, ładna jest, jest śliczna. No taka. I materiał fajny. Na jednym wdechu. Tak, kolejna. Tą samą znalazłam, przepraszam. Raz. Raz się zdarzyło. Ale znowu wracamy do tych maziajków takich. Maziajki są. Też mandala piękna. O. Piękna, trochę netoperek, luźna, fajna. Ja lubię luźną. Ja to nie mogę mieć za luźny. Mogę mieć za luźny, nie mogę mieć za wąskich, także tak. No, takie ładne rzeczy. Przyszła paczka od Smoczka.
i przyszło urządzenie na poważny program ezoteryczny. Uwaga. To będą oklaski, jak ktoś mietka ustawi do pionu. I słuchajcie, różne takie o, werble. Także myślę, że będziemy miały ubaw. Tutaj mam jeszcze, bo tak jestem przy rozpakowaniu paczek, też od Was właśnie jeszcze urodzinowe rzeczy. No kartki, no to wiadomo, to ja Wam wszystkie naraz pokażę. Tutaj piękna bransoletka z facetowanego kwarcu chyba, tak. Bardzo smaczniutki syrop. Eliksir, syrop miętowy. No ale słuchajcie, Smoczek też pomyślała, mam prawdziwy shaker z różnymi dodatkami. O, zobaczcie, dodatków jak mrówków do shakera. Teraz będę mogła robić magiczne eliksiry. Cudo, cuda Pani, cuda. Także tak. Słuchajcie, biorę telefon. Nie może być tak, żeby wieczór o i vlog obył się bez nocnego gotowania. Słuchajcie, tak jak było na programie, kto był, ten wie. Idziemy robić botwinkę. Mam nadzieję, że będzie po prostu przepyszna. Już wiemy jak. No tutaj zawsze muszę się schylić. Słuchajcie, mam taki ten. Już wiemy jak. O, światło zapalone. Dobra, poczekajcie, zmienię światło na jakieś bardziej logiczne, przyjazne oczom. Tak się będzie działo. Bo to jest za. O, nie pokazywałam Wam jeszcze bardzo fajnej rzeczy. O, rozjaśniam bardzo. Od mojej mamy dostałam na urodziny jeszcze takie. O. Na kadzidełka piękne, prawda? Cudne. No, a ja idę, teraz będzie ciemno. Uwaga, bo muszę zapalić światło. Idę i będę rzeźbiła botwinę. Botwina. Kuchnię mamy w miarę posprzątaną, wszystko ma ręce i nogi, więc trzeba trochę nabałaganić. Jest podomek. Jest jak zwykle godzina. No. Tym razem. 21.59. Bardzo zacnie. 21.59. Zaczynamy szybko. Nie, 23.59. Tu się będzie robić botwineczka. Buraczki. Ja tutaj liście od tego odmyłam, od piachu i tak dalej. Środek nocy jest najważniejszy. Kiedy gotować? Będzie zacny. Surowy buraczek. No wiesz, młode jeszcze, słodkie. Nie zdążył, wiesz, tak. Pychoto. No, cię kręcę. Dobry. Chyba muszę buraków nakupić. W sensie... na sok. Na sok, no. No zawsze tak śmiesznie piszczą. Tak, dramat jest. Moja inna je przepychać, no. Ale? Ale sok zacny, słodziusieńki. Jej listki kroić i spotkamy się przy wrzuceniu. No i proszę bardzo, nasza nocna zupka jest już gotowa. Zaparwała, ale jak? Czekajcie, już teraz nic nie zobaczyć. O, jest dobrze. Nocna zupka. Oj, przepraszam. O, nie już śmietanka. Nie wlałyśmy śmietanki, bo... żeby nie skisło w razie. Bo wiadomo, że to jest... Dobra. Także będziemy jeść smacznego. Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie w nowym vlogu. Będzie miał dzisiaj miejsce... tworzenie będzie miało miejsce. Tworzenie będziemy tworzyć lustra. A czy talizman będziemy tworzyć. Ja mam cały bałagan na stole. Zaraz Wam pokażę jak to wygląda. No ale w każdym razie nowe vlogi. Nowe vlogi miejsce miały będą, więc tak, linki powysyłane, a my zaraz zaczynamy. Jedno tajne przez poufne, a drugie nie tajne na grupie. Także lustra i magiczne czynienia. W ten sposób wygląda mój stolik. Przygotowałam sobie do pokazania ten talizman, który tworzyć będziemy. Dzisiaj nie będę szyła, tylko będę kleiła. Dlatego mam naklejki, które się odczepiają, więc mam bardzo dobry klej z Actiona. I on sobie będzie tam działał. Tu mam lusterki.
Tu mam lusterki. Tu mam lustra żywiołów do pokazania. Tu mam nitki, igły, sznurek ze dwie koronki. Może coś się ozdobi, słuchajcie. Coś tam. Będzie mało, to będziemy latać do pracowni. Także bałagan cały jest. Tu jeszcze mam bransoletki do założenia. Świece do zapalenia, która będzie nam towarzyszyć i płonąć. Szminka, perfumy, słuchajcie, wszystko, wszystko. Magiczne działania nie mogą być bez magicznych artefaktów. Dorota się trochę balkonem zajmuje, znaczy tak, ja położyłam trawę, ale Dorota sadzi kwiatki, żeby były, a tu mamy takie zacienione miejsce, proszę bardzo. O, także będą jeszcze kwiatki. Tu jest mój do opalania z takim zniszczonym ręcznikiem, bo to jest do opalania. Tu mamy poduszki. Poduszki nam zgniły zimą. Więc taka ciekawostka. A tutaj o, będą snujące się pelargonie czy cokolwiek. A tam jest Doroty kot i Dorota ruda. Rud. Proszę bardzo, Dorota robi różne. Mamy tu kwiatki. Siena latem. No, ale bardzo fajnie to już wygląda, w sensie zobaczcie, że kupię jeszcze dwie takie trawki, bo one są bardzo mięciutkie i nogą można i jest ok. Także naprawdę super będzie. Szaleństwo mamy, już druga doniczka przyniesiona przez Dorotę, a tam Dorota sadzi trzecią. Znaczy trzecie będą takie fioletowe, a Dorota coś... A tam mój strój się suszy. A to Dorota sadzi. No, także trawa wyrosła w kwiatki. No już wszystkie trzy posadzone i podlane. O, proszę bardzo. A my idziemy na kolejną audycję Magii Luster. Taką ogólną. Będziemy robić talizman podróżny. Super. Że jest ciemno. Widzisz, dobra. Tu byś mogła lampkę sobie zapalić. Nie, nie mogłam. Tamtą stronę. Za gorąco i będzie mnie raziło. Nie, i tak masz drugą. Będę robić pentagram. Proszę pokiwać do widzów pani. Kiwam do widzów. A robię to na jednym, na razie nie zszywając, żeby na przykład nie było widać węzełka, nie? Violetta mówi, że robi z kolorowej tektury. Bardzo dobrze. Jest to robienie lekko bardziej łatwe, bo nie trzeba zszywać, można skleić. Nie? Dobra, ja biorę się za pracę, bo będę z tyłu. A ja tutaj zapentagramuję moje... No, moi kochani, my już po talizmanach podróżnych. To jest mój stary talizman, to jest mój nowy talizman. Także słuchajcie, dużo się dzieje. Jeżeli macie ochotę, to na kanale jest film, możecie sobie talizmany podróżne robić. Zajęło nam to 1,5 godziny, więc troszeczkę posiedzieliśmy, ale myślę, że warto. O, dokładnie tak. No, słuchajcie, mam drugą głowę. Padł dzisiaj pomysł, że jednak zrobimy tę kapustę na Instagramie. Gotować nie potrafię, ale a buława to zginie marnie. Dwie kapusty. Jest sznyt. Nie umiesz gotować, to wyglądaj. Wszyscy zwrócą uwagę na to, co mam na głowie, a nie na to, co tam robię z nożem, kapustą czy innymi sprawami. Bardzo słusznie. Taki ten. No więc się szybko umalowałyśmy. Ty będziesz bardziej wysztafirowana niż Gesslerowa w kuchni. A widzisz, a ona potrafi może? No, to ja też. Tylko nie pokazuj łóżka, bo jest niezrobione. Akurat zasłaniam. Na szczęście. Jaka jest różnica między słoniem a fortepianem? Fortepian można zasłonić, ale słonia nie można zafortepianić. Aha. Uwaga! Suchy suchar. Nie, dobry mam humor, bo lubię z wami gotować. Idę, wejdę chociaż na pół godziny. Idę poustawić tam różne rzeczy. Tak gotowałyśmy, że nawet nie nakręciłam pół przybitki. To wam pokażę, co nam wyszło chociaż. O. Szaleństwo było. Słuchajcie, mamy młodą kapuchę, pychotną. Wow, smacznego.